Brawo, jestem na pozycji. Kto jest celem? Co? Jak to kosmici? Jaja sobie chyba robicie. Okej, okay. Zanim zacznę, muszę wam się do czegoś przyznać. Moim konikiem są przede wszystkim RPGi, indyki i wszelkie tytuły skupione na historii. Kompetytywne strzelanki to gatunek, z którym miałem kilka przygód, ale daleki jestem od przebierania nogami na myśl o Nowym Kodzie czy Battlefieldzie. I jak zapewne się domyślacie, nie grałem wcześniej w Rainbow Six Siege. Czemu o tym wspominam? Żebyście wiedzieli, z jakiej perspektywy oceniam grę i czy ktoś spoza FPS-owego świata się tutaj odnajdzie. Odpowiedź brzmi tak. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Extraction to w dużej mierze krzyżówka Rainbow Six Siege z Left 4 Deadem. Dostajecie do wyboru znanych z poprzedniczki operatorów z podobnymi skillami i sprzętem. Wszystko jest obudowane historią archaików, pazożytniczych kosmitów, którzy pojawili się w zasadzie znikąd. Dowiadujecie się tego poprzez klimatyczne cinematiki, choć historia nie jest wybitnie wciągająca czy oryginalna. Co nie zmienia faktu, że jako wiszący w tle powód do wykonywania kolejnych misji sprawdza się dobrze. W walkę z kosmitami wprowadzi was samouczek dobrze wyjaśniający podstawy zabawy. Nie zalewa opisem wszystkich mechanik, a tłumaczy, jak wygląda wykonanie typowej misji i przez chwilę prowadzi za rączkę. Resztę odkrywacie prawie samodzielnie, ale o tym za chwilę. Przykładowa rozgrywka dzieli się na trzy podstrefy. W każdej macie do wykonania jeden cel od badań naukowych po eksterminację minibossów. Oczywiście im dalej w las, tym wyższy poziom trudności objawiający się większą ilością i zróżnicowaniem przeciwników. I nie mówię tu tylko o ufokach postury trolla, bo bardziej irytujące są te małe gnojki. Nazywam je zaślepkami. Kiedy je mijacie, przyczepiają się do was i po chwili wybuchają oślepiającym gazem. Chyba, że ktoś się z was zestrzeli, ale przeważnie kończy się to ryciem z karabinu do kumpla i darciem "Nie ruszaj się, no nie ruszaj się, no masz jeszcze na ręce!" Choć w późniejszej części gry poznajecie strzelających pociskami i zmieniających się w śluz wariatów, którzy dopiero napsują wam krwi. Okej, ale co w Extraction jest takiego wyjątkowego? Największe wrażenie zrobiło na mnie podejście twórców do porażek. To nie jest tak, że możecie sobie wbiec na pałę w gniazdo archaików, a jedyną karą będzie stracony czas. Nie tym razem. Jeśli wasza postać padnie podczas misji, zostaje uznana za zaginioną. Co to znaczy? A to, że nie możecie nią później grać, dopóki nie wyruszycie z misją ratunkową. Nawet jeśli uda wam się uciec, ale na skraju śmierci, to wasza postać dostaje pieczątkę ranna i też jest niegrywalna, dopóki jej nie uleczycie. A robicie to poprzez wykonywanie kolejnych misji. To serio genialne podejście, bo tytuł wymusza na was granie różnymi postaciami. Odradzam mainować tylko jednego operatora, bo w przypadku straty zwyczajnie nie będziecie mieli kim go odbić. Z tego samego powodu naprawdę uważacie podczas misji. Świadomość, ile może kosztować porażka, wymusza na was ostrożność. Wiele razy miałem sytuację, w której ewakuowałem się ze strachu o postać. Raz nawet koleś mnie zwyzywał przez mikrofon, bo uratowałem rannego i odpaliłem ewakuację, ale on z jakiegoś powodu nie chciał się wycofać i zwyczajnie nie dobiegł. Nawet mi go nie żal. Ale wracając. Przeważnie padacie na kilka strzałów, a brak taktycznego podejścia kończy się źle. Wymusza to z kolei granie po cichu, co jest serio klimatyczne. Zwłaszcza, kiedy jesteście na Discordzie z kumplami i ustalacie dokładną taktykę zdejmowania ufoków. Walor planowania ataków jest jedną z najlepszych części gry. Zwłaszcza, że każdy operator ma wpływającą na rozgrywkę zdolność specjalną, a łączenie ich ze sobą w dobrym momencie jest kluczem do wygranej. Ratować świat możecie w pojedynkę lub w maksymalnie trzyosobowych drużynach. Granie solo jest najbardziej odpowiedzialną opcją, bo jeśli nawalicie, to nikt nie przyjdzie wam z pomocą. Z drugiej strony macie mniej potworów i utrudnień, co jest zwyczajnie uczciwe. Ale powiem wam, że przekradanie się samemu między gniazdami kosmitów daje plus 5 do wczówki, ale plus 10 do ostrożności i spięcia. To trochę jak wracanie o 3 w nocy z imprezy, żeby nie obudzić rodziców. Pilnujecie każdego kroku, żeby nie trafić na ich... gniazdo? Poza tym możecie grać z randomami lub znajomymi. Pierwsza opcja ma swój urok, dopóki nie traficie na tryhardów, którzy nie wiedzą, kiedy się cofnąć i wszystkich was zjadają kosmici. Najlepsza i najpełniejsza forma rozgrywki to łupanie z kumplami. Wydawanie poleceń przez słuchawki, taktyczne wykonywanie misji i wzajemne ubezpieczanie się naprawdę wciąga. Często przyłapywałem się na syndromie jeszcze jednej rundki, a walor taktyczny i skille sprawiały, że wciągałem się bardziej niż we wspomnianego Left 4 Deada. Zwłaszcza, że oprócz normalnych celów, gra rzuca nam tak zwane badania.
to mini questy typu na danej mapie zniszcz 3 gniazda za pomocą granatów, czy coś w ten deseń. Owe zadania uczą przy okazji mechanik, a że są ogromnym źródłem expa, raczej ich nie olejecie. Ale jedna ważna uwaga. To nie jest tytuł, w którym wysokolevelowi gracze mogą na luzie wykarować młodszego braciszka. Jeśli wbijacie w trójkę do trudnej lokacji, to musicie bezbłędnie ogarniać grę. Wszyscy. Dodatkowa osoba bez doświadczenia zwiększy tylko poziom trudności, będąc przy okazji kłodą u nogi. Zwłaszcza, że level postaci też wpływa na działanie skilli, szybkość poruszania się, etc. Okej. Jak na razie wymieniłem same zalety, ale serio nie zauważyłem rzeczy, które bardzo by mi przeszkadzały. Zwłaszcza, że sieciowe shootery to nie do końca moja broszka. Mimo wszystko zastanawiam się, na ile uda się dobrze rozwinąć tę formę, a na ile wytrze się po jakimś czasie. Jakby nie spojrzeć, większość misji polega na tym samym, a poziom trudności wpływa tylko na spotykane maszkary. To też nie jest tytuł, w który będziecie grali codziennie po 10 godzin. Znaczy, nikt wam nie zabroni, ale mnie by to zmęczyło. Co nie zmienia faktu, że jako gra do popykania wieczorem z kumplami kilku rundek na rozluźnienie jest po prostu świetna. A z tego co wiem od kumpli, fani Siege'a poczują się tutaj prawie jak w domu. Dziękuję za uwagę, Kacper Pusztuk, Polsat Games. Brawo, udało się. Ostatnie ognisko zniszczone, kryzys zażegnany. To mogę już wziąć ten urlop? Co? Jak to mam znowu strzelać do ludzi?